W związku z tym, że za 2 lata obchodzimy 50-lecie ogrodu i byliśmy już kilkakrotnie wyróżniani jako laureaci, bo 4-krotnie w tym okresie, zrodził się pomysł, żeby ogród po prostu zapromować jeszcze lepiej w kraju, aby był znany, i w związku z tym jedyną możliwością, którą uważaliśmy, że jest osiągnięcie troszeczkę pieniędzy, oprócz tego, że działkowcy się składają na inwestycje, modernizacje i tym podobnie, zrodził się pomysł podczas konferencji: a nuż może wystąpimy do władz miasta, do rady miasta, do władz rządzących w mieście, burmistrzów, wiceburmistrza, jak również całej rady miasta, z prośbą o ujęcie nas w planie jako mieszkańcy tego miasta, bo działkowcy są mieszkańcami miasta. No mamy około 600 członków w ogrodzie i w związku z tym zrodził się pomysł, że może tutaj będzie możliwość uzyskania jakiejś kwoty, gdyż chcemy to również doprowadzić do tego, aby ogród był jeszcze piękniejszy, otwarty dla mieszkańców i każdy mógł sobie przyjść zwiedzać w okresie, który jest otwarty, to znaczy od godziny 6 do 22. W projekcie tym przewidujemy ścieżki ekologiczne, ścieżkę ekologiczną na zewnątrz ogrodu, gdzie jest w tej chwili chodnik, i pod tym chodnikiem mieszkańcy miasta chodzą wzdłuż ogrodu. On jest gdzieś, ma długości około 1800 metrów. Tam będą ścieżki, tam będą tablice informacyjne ekologiczne, pokazane ptaki, pokazany sposób uprawy warzyw, ochrony i stosowanie środków ekologicznych na ogrodzie. To jest jeden z tematów, jak również wewnątrz ogrodu, żeby państwo, mieszkańcy, którzy chodzą tutaj wzdłuż tej chodnika, a uważamy, że chodzenie chodnikiem, gdzie jeżdżą samochody, jest to również jakieś nieekologiczne, bo spaliny wszystko osiadają, a chcemy, żeby również na ogrodzie były te tablice ekologiczne, które również będą wskazywały, jak się uprawia działki, jakie owady czy jakie ptaki chronimy i w jaki sposób je chronimy. To jest pierwszy temat, tu my chcemy realizować, jak również chcemy realizować monitoring na ogrodzie wraz z oświetleniem, żeby również nie tylko, ale również wieczorem, bo wiadomo, w okresie jesiennym szybko zapada zmrok, żeby też pokazać ogród, jak wygląda, i żeby ludzie zwiedzający czy działkowcy chodzący po ogrodzie byli bezpieczni i mogli bezpiecznie przejść się po ogrodzie. Dlatego też chcemy, aby ogród był w miarę bezpieczny, to znaczy chcemy zażyć oświetlenie ogrodu, monitoring poprzez montaż paneli fotowoltanicznych. To również się zwiąże nie tylko z ogrodem, ale również się wiąże z tym, że i hydrofornia, która pobiera wodę z jeziora, byłaby również zasilana w ten sposób, co znaczy ograniczyłoby koszty wydatkowane na energię elektryczną, a na pewno by te koszty zostały obniżone i wpłacane przez działkowców pieniążki można wykorzystać na inne, jeszcze ważniejsze cele. Równocześnie myślimy o tym, żeby przy ogrodzie, gdzie obecnie nie mamy, są takie prowizoryczne parkingi, zrobić parking, bo w południe, czy po południu, czy wieczorami przyjeżdżają mieszkańcy miasta do swoich tutaj znajomych, odwiedzają działki, nie mają gdzie stanąć, po prostu tamują ruch na głównych ulicach, i w związku z tym też chcemy w miarę możliwości zrobić parkingi przy ogrodzie i w jaki sposób zabezpieczyć tutaj mieszkańców i działkowców, którzy przybywają na działki, żeby w pewien sposób mogli gdzie zaparkować i swobodnie wejść na ogród. Chcemy pokazać jako jeden z ogrodów wzorcowych w kraju i chcemy przez to prosić o to, że na 50-lecie zamierzamy zrobić Krajowe Dni Działkowca
na około 1000 osób z całego kraju zaprosić działkowców i pokazać, że można zrobić ogród i również ogrodem, oazą wypoczynku dla działkowców, mieszkańców, bo chcemy na Lejkach ławeczki postawić, żeby każdy mógł odpocząć, popatrzeć, jak ta zieleń się rozwija i jak te tutaj owady, ptaszki przebywają na ogrodzie, a jest ich coraz więcej, gdy stosujemy ekologiczne uprawy, opryski, bez nawozów staramy się żyć i przynajmniej mamy z tego zadowolenie, gdyż mamy i jeże, mamy pszczoły, mamy, no, gdzie po prostu jest masę ciekawych rzeczy, których można obejrzeć. Także tutaj chcemy prosić mieszkańców miasta, żeby pokazać całemu krajowi, że ogród nie tylko spełnia zasadę warzywka i trawa, ale również wypoczynek i w jakiś sposób możliwość oderwania się od życia blokowego, przebywając na łonie przyrody.